Cześć, witaj w kolejnym odcinku kursu podstawowego .NET. Dzisiaj poopowiadamy sobie troszeczkę dalej o operatorach, dzisiaj porozmawiamy o operatorach logicznych. Operatory logiczne to są takie operatory, których używamy, kiedy chcemy stworzyć jakąś logikę, czyli chcemy podjąć jakąś decyzję. Czyli podstawowa zmienna, typ, który jest logiczny, to jest bool. I on polega na tym, że po jednej stronie mamy zmienną, która jest typu bool, czyli jest jakby zmienną logiczną, a po drugiej stronie mamy przypisaną do niej wartość. I zmienne logiczne, one zawsze mogą przyjmować tylko wartości albo tak, albo nie, true, false, 0 lub 1. W różnych językach to różnie jest, ale generalnie chodzi o to, że są taką jakby przełącznikiem, że jest coś w jedną stronę przełączone albo coś przełączone w drugą stronę. I operatory logiczne to są przede wszystkim operatory, które sprawdzają tą logikę, czyli czy jest 1, czy jest 0, czy jest tak, czy jest nie. Najprostszym operatorem, tu sobie może tak zapiszemy, to będzie operator porównania. I najczęściej z takimi operatorami będziemy widzieli takie metody jak if, switch, czyli wszystko, co coś sprawdza, czyli jeśli coś jest ileś, to wtedy jest sprawdzony ten warunek w ifie, czyli jeśli to jest true albo false, no to wykonaj coś, a jeśli nie, to wykonaj coś innego. Czyli najczęściej będziemy mieli taką z operatorami logicznymi, najczęściej będą powiązane właśnie takie struktury. No i pierwszy operator, zróbmy sobie, jeśli is ok, równa się true, tu sobie jeszcze dodajmy drugą zmienną, którą za chwilę użyjemy. I jeśli is ok równa się true, czyli tutaj używamy tego operatora porównania, no to napiszmy sobie, że console.println ok. Dobrze, zobaczmy, jak to wygląda. Przełączmy się na ten projekt. No i mamy OK, czyli warunek w tym miejscu, w tych nawiasach jest spełniony. Ten warunek jest true, czyli to równa się to. Jeśli mamy zmienną taką logiczną bool, to ona sama w sobie jest już bool, czyli wystarczy, że wpiszemy w ten sposób i możemy, jeśli jest OK, to jest OK. A jeśli tu wpiszemy false, to mamy wrong. I cały trik polega na tym, że ten operator porównania, on zwraca jego wynikiem jego działania, czyli zróbmy sobie tak, is ok równa się true, czyli wynikiem działania tego działania porównania jest tak lub nie, czyli on polega na tym, że może narysuję coś. Wstawimy sobie taki operator. Operator porównania. I w ten sposób może będzie to łatwiej zrozumieć, że operator porównania, on przyjmuje dwie rzeczy. Z jednej strony przyjmuje jedną wartość, z drugiej strony przyjmuje drugą wartość i sprawdza, czy one obie są równe. Jeśli one są obie równe, to on w wyniku zwraca bool, czyli zwraca tak lub nie, zwraca true albo false. I to jest właśnie ten operator. Jest dwuargumentowy, czyli przyjmuje dwa argumenty, czyli lewą i prawą stronę, coś, co stoi przed nim i za nim. I jako i cały wynik całego tego działania, całej tej operacji, to jest albo true, albo false. Także widzicie teraz, że, jak to, że to po prostu polega na tym, że cały ten operator to jest jego jeden argument, to jest jego drugi argument, a wynik jest wstawiany w te klamry. Czyli on jakby działa w ten sposób, że porównuje oba elementy. I tak działają wszystkie operatory. Operatory są jednoargumentowe, dwuargumentowe lub trzyargumentowe, czyli po prostu możemy sobie do nich wstawić jeden argument z lewej lub z prawej strony, albo dwa argumenty z lewej lub z prawej, albo jest jeszcze jeden specjalny operator trzyargumentowy, ale dla nas najważniejsze jest to, że to są takie sloty, czyli jak robimy porównanie, to tu mamy taki jakby jeden slot, a tu mamy taki drugi slot i tu musimy wstawić dwie wartości, które zostaną porównane. I możemy to zrobić z dowolnym typem, czyli na przykład możemy zrobić size jest równe
13 to jest ok, ale size jest równe 12, widzimy, więc w naszym przypadku to nie zadziała. Nie mamy wrong, ale jak zrobimy 12, tu mamy po lewej stronie jest wartość, która jest zmiennej size, a po prawej mamy liczbę wpisaną z palca, to widzimy, że jest ok. Czyli ten operator nam działa i jakby przeciwny operator do niego to jest operator różności, czyli że coś się różni, nie jest takie samo. Czyli jeśli coś się równa od 12, to jest ok, ale teraz będzie wrong, ponieważ one są obie takie same, nie różnią się, czyli ten warunek byłby true tylko wtedy, kiedy one byłyby różne. A jak piszemy tu na przykład 22, no to size jest 12, po jednej stronie mamy 22, a po drugiej stronie mamy 22, a po drugiej stronie mamy 12, więc one się różnią, więc jest dobrze, mają się różnić. I mamy wtedy ok, czyli ten warunek jest spełniony pozytywnie, jest true. Także myślę, że na razie wystarczy. W następnej lekcji porozmawiamy dalej o operatorach. Tych operatorów trochę jest, ale warto się im właśnie przyjrzeć, wiedzieć, do czego służą. Także to wszystko na dzisiaj. Serdecznie dziękuję. Cześć. To wszystko w tym odcinku. Dzięki, że obejrzałeś lekcję do końca. Zapraszam Cię do zasubskrybowania kanału szkołaprogramowania.com. To wszystko na dzisiaj. Serdecznie pozdrawiam. Cześć. Pod filmem znajdziesz link do kodów źródłowych, które zostały użyte w tym odcinku. Spróbuj swoich sił samodzielnie w Visual Studio. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o programowaniu, to zapraszam do następnego filmu.